Cześć! Niech Cię absolutnie nie zmyli tytuł tego filmu. Nie masz dzisiaj do czynienia z perfekcyjną panią domu, która będzie Ci opowiadała o tym, po co i jak mieć porządek w szafie, ale ze stylistką, która powie Ci właśnie to samo. Dlaczego warto mieć porządek w szafie? I oczywiście nie mam na myśli tego, że masz mieć powycierane kurze i że masz mieć ułożone wszystko równiutko i powieszone kolorami. Oczywiście to pomaga w użytkowaniu, natomiast nie o tym jest dzisiejsze wideo. A o czym? O tym, że warto mieć w szafie ubrania takie i tak ułożone, żeby można było je wszystkie zobaczyć. I oczywiście ja wiem, że szafy są różne, mamy różne garderoby, różną możliwość ustawienia domu, samego mebla, jakim jest szafa czy garderoba, wbudowana, zabudowana, stojąca, podwójna, pojedyncza. Natomiast zawsze warto mieć ubrania takie, tak ułożone, aby można było łatwo znaleźć to, czego szukasz. Z bardzo prostej przyczyny. Przecież, jeżeli czegoś nie widać, to bardzo często o tym zapominamy. Skąd o tym wiem? Bo często podczas jednej z moich usług, czyli podczas przeglądu szafy, wyciągamy z klientką jakieś ubrania z zawartości, z wnętrza, z głębi szafy i słyszę coś takiego. Wow, zapomniałam, że mam taką rzecz. I właśnie tego chcemy uniknąć. A dlaczego chcemy uniknąć? Ze względu na to, że ubrania, które kupujesz, mają być Twoją inwestycją, a nie ciuchem, który leży sobie gdzieś w głębi szafy. Dlatego też warto zrobić sobie porządne wietrzenie szafy. Dlatego też warto zrobić sobie porządek szafy. Niektórzy korzystają z usługi stylistki, ponieważ z jakichś powodów nie chcą, bądź nie mogą, bądź nie potrafią zrobić tego sami. Natomiast ja nie do tego będę Ci dzisiaj namawiała. Dzisiaj będę namawiała Cię do zrobienia samodzielnego przeglądu szafy, no bo przecież ja nie jestem w stanie, czy ja, czy jakakolwiek inna stylistka, obsłużyć wszystkich szaf na świecie, ponieważ jest to niewykonalne czasowo. Dlatego też będę bardzo, bardzo serdecznie namawiała Cię do tego, żeby zrobić porządek w szafie. Przejrzeć wszystkie ubrania, które masz i sprawdzić kilka rzeczy, w których nie chodzisz i które nie mają potencjału, żeby je wykorzystać, a które mają. Ponieważ ubrania, w ubraniach nie chodzimy z dwóch powodów. Albo dlatego, że są jakoś dla nas niedobre. To znaczy są po prostu, nie wiem, za małe, za duże, kolor nie taki, fason nie taki. A czasem nie chodzimy w nich dlatego, że nie wiemy, z czym je zestawić. Dlatego też warto już na samym początku kupować ubrania, które są już w jakimś zestawie. O tym, jak robić zakupy, będzie całkiem niedługo webinar, bo w maju będzie webinar o tym, jak robić mądre zakupy, ponieważ bardzo mi się podoba idea tak zwanego smart shoppingu, czyli właśnie mądrych zakupów, a że teraz właśnie mówię do Ciebie za pomocą smartfona, czyli mądrego telefonu, to właśnie na taki webinar będę Cię zapraszała. Żeby dowiedzieć się, jak robić takie mądre, przemyślane zakupy, wystarczy wejść na stronę www.webinarkodstylu.pl i tam zapisać się. Już w drugi poniedziałek maja 2018 widzimy się wieczorem o 20. Jeżeli z jakichś powodów ta data jest dla Ciebie nieodpowiednia, możesz zapisać się na webinar. Po skończonym webinarze każda osoba z listy otrzyma link do retransmisji, będzie można sobie wrócić do tych treści. Także jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak robić te takie super zakupy, to zapraszam Cię już niedługo na webinar. Natomiast wracając do tego, kiedy już masz coś w szafie i nie wiesz, z czym to zostawić. Wyciągnij wszystkie ubrania z szafy, przejrzyj je, czy może nie są zniszczone, czy może nie nosisz ich z jakiegoś powodu takiego, no nie nosisz, ale już wiesz, że nie będziesz tego nosiła, to po prostu pozbądź się takich ubrań. One bezsensownie zagracają Tobie szafę.
Natomiast jeżeli chcesz nosić, wiesz, że to ubranie ma potencjał, bardzo Ci się podoba, to postaraj się wyciągnąć te ubrania. Zobaczysz, ile ich jest. Może się okaże, że któryś z nich możesz złączyć ze sobą, a może będziesz potrzebowała nowych ubrań do tego. I w ten sposób powstanie Twoja lista zakupów. Dlaczego jeszcze warto mieć porządek w szafie? Dlaczego warto zrobić taki przegląd szafy? Ponieważ wtedy wiemy, co mamy i wiemy, czego brakuje. A to, czego brakuje, to oczywiście powinno wylądować na liście zakupów. Jeżeli nie ma tego na liście zakupów, nie kupujemy. Jeżeli jest na liście zakupów, jest naszym priorytetem. I tutaj znowu wrócę do webinaru i do mądrych zakupów. Trochę już zdradzam o tym, o czym będę mówiła właśnie w ten poniedziałek, 14 maja. Ale wracając teraz nadal. Dlaczego warto zrobić porządek w szafie? Ponieważ zrobi Ci się po pierwsze prześwit, po drugie będziesz wiedziała, jakich ubrań nie nosisz i czy warto je zostawić, a czym, których nie warto, będziesz wiedziała, czego Ci brakuje. Czasami przegląd szafy warto zrobić po to, żeby dowiedzieć się, jaki styl ubrań dominuje w Twojej szafie, a może nie ma tam żadnego stylu. Może to będzie jedna z rzeczy, nad którymi będzie warto popracować. Często spotykam się z kobietami, które mówią, że nie potrafią sobie poradzić z ubraniami, nie potrafią chodzić na zakupy, nie lubią robić zestawów, coś im czują, że im nie idzie, czują, że inne kobiety jakoś wyglądają lepiej, one się czują mało atrakcyjnie. I ja zawsze mówię, że możesz skorzystać z usług stylisty, możesz jak najbardziej wspomóc się fachową pomocą, fachową usługą, natomiast warto jak najwięcej zrobić samemu. I często podczas takich porządków w szafie faktycznie okazuje się, że jednym z naszych takich pierwszych priorytetów, najważniejszych rzeczy będzie właśnie znalezienie swojego stylu. I to znalezienie stylu nie zawsze jest łatwe. Nie zawsze jest łatwe. Zdradzę tylko, że pracuję teraz nad książką, która właśnie będzie o szukaniu swojego stylu, o stylach w modzie, o tym, jak je ze sobą łączyć, co się wyklucza. Więc będę też miała dla Ciebie, już pewnie w najbliższym roku będę miała dla Ciebie narzędzie, żeby też pracować nad tym aspektem. Natomiast teraz możesz przeglądać swoją szafę, zobaczyć, co w niej jest, zobaczyć, czego nie ma, czego brakuje i w oparciu o to dopiero budować swój styl. Nie da się świetnie wyglądać bez pracy u podstaw. Dlatego właśnie dzisiaj ten wideoporadnik, trochę taki koncepcyjny, trochę inny niż zwykle, dlatego, że to jest najważniejsza praca. Najważniejsza praca to właśnie porządny przegląd szafy. Mam nadzieję, że przekonałam Cię do tego, po co warto go zrobić, dlaczego jest taki ważny, mam taką nadzieję, że zobaczymy się na zbliżającym się już wkrótce webinarze. Przypominam www.webinarkodstylu.pl. Oczywiście link jest nad tym filmem, pod tym filmem, w zależności od tego, gdzie mnie oglądasz, to tam właśnie znajduje się link do zapisania się na webinar. Także ja dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia w następnym wideoporadniku, i oczywiście do zobaczenia na webinarze.